Ograbieni do szczętu. Nauczanie domowe. 16 lipca. Księga proroka Michała, rozdział 2, wersety od 1 do 5. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc, jesteśmy ograbieni do szczętu. Odmierzono sznurem dział mojego ludu i nikt mu go nie zwrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będzie u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu pańskim. Prorok Micheasz był współczesny Ozeaszowi i Izajaszowi. Jest nazywany prorokiem sprawiedliwego sądu Bożego. I dzisiaj w tym czytaniu widać właśnie rodzaj osądu. Micheasz pokazuje stan narodu i stan Boga. Pokazuje dwie strony, jak w sądzie. Stan narodu następująco wygląda. Planują nieprawość, obmyślają zło. I następnego ranka natychmiast to realizują. Zagarniają pola, zabierają domy, całe rodziny zapędzają w niewolę. Jaki jest stan drugiej strony sali? Stan Boga? Widząc, co robi naród, Bóg obmyśla niedolę na przewrotność tego narodu. I Bóg realizuje swoje zamiary. Zupełne ograbienie przez wroga. Co w tych kilku wersetach u proroka widzimy? Rodzaj satyry. To, co ty obmyśliłeś, cała twoja nieprawość, cała twoja niegodziwość spadnie na ciebie. Skupi się na tobie. Jak ty myślałeś o ograbianiu i rabowaniu, tak właśnie zostałeś napadnięty, ograbiony i zrabowany. Michał pokazuje sprawiedliwość Bożą. Bóg nie robi tego ze względu na mściwość, ale ze względu na to, że nieprawość niszczy tego, który jej ulega, który ją wprowadza na świat, który uruchamia ten zgubny mechanizm. Zadanie dla ciebie. Jaką wadę twojego środowiska należałoby jak najszybciej wykorzenić, żeby sama ona nie spowodowała zniszczenia wewnątrz tego środowiska? Niech w tym odnajdywaniu i zapobieganiu błogosławi ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.